Niech Pan Bóg będzie teraz z nami, gdy otwieramy Pismo Święte i pozwoli w tym czasie każdemu z nas osobiście przybliżyć się do Niego, a On niech będzie na tym miejscu naprawdę uwielbiony. Tym nieodłącznym i codziennym elementem naszego życia jest dokonywanie różnego rodzaju wyborów, podejmowanie decyzji. Podejmujemy ich bardzo wiele każdego dnia. Niektóre wydają się takie oczywiste, ale są też takie, przed którymi stajemy, które spędzają nam sens oczu. Może poświęcamy wiele czasu, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie? Modlimy się? Zastanawiamy? Pytamy? Potrzebujemy w życiu rady, która pozwoli nam dokonywać tych wyborów, które będą naprawdę. Najlepsze. Dlaczego podejmujemy w życiu decyzje? Przede wszystkim dlatego, że chcemy, aby coś się zmieniło. Drodzy, człowiek może czegoś bardzo pragnąć, ale jeżeli nie podejmie żadnej decyzji, która by sprawić mogła, że to pragnienie zostanie w jakiś sposób przekute w czyn, w rzeczywistość, to przecież nic się nie zmieni. Tak naprawdę to decyzje kierunkują nasze życie. Pozwalają nam czasami przeżywać pewne zwrotne punkty w swoim życiu. Mają ogromny wpływ na to, w jakim kierunku podążamy, dokąd idziemy. Z różnych powodów podejmujemy decyzje. Czasami z przyzwyczajenia kierujemy się utartymi schematami. Czasami bardzo dobrymi zwyczajami, innym razem może niekoniecznie. Nasze pragnienia, nadzieje, sposób myślenia wiele wpływa na to, dlaczego decydujemy w taki, a nie w inny sposób. Ale to, co pomaga dokonywać naprawdę najlepszych wyborów w życiu, to jeżeli człowiek. Swoje serce, umysł, życie, gotów jest oddać w Boże ręce. Gotów jest przyjąć Boga jako swego pana, którego słowem i prawem i radami chce się kierować. Tak naprawdę, aby w życiu podejmować każdego dnia wiele dobrych, słusznych decyzji, to najważniejsze, aby każdego dnia podejmować tą jedną najlepszą decyzję, bo jeżeli rozpoczynając kolejny dzień swojego życia oddasz się z zaufaniem w Boże ręce, wyrazisz pragnienie podążania jego drogami, to stając w różnych sytuacjach życia przed różnymi wyzwaniami, będziesz wiedział, że chcesz kierować się Bożym słowem, Bożymi radami, tym, co Bóg mówi i radzi i być może tam gdzie ktoś będzie się zastanawiał powinienem okłamać czy nie dla osoby która chce kierować się Bożym słowem ten dylemat właściwie nie będzie istniał bo będzie chciała być wierna Bogu tam gdzie ktoś może będzie się zastanawiał powinienem zachować się nieuczciwie czy nie jeżeli Bóg będzie panem człowieka droga którą będzie miał iść, będzie jasna i klarowna. Czego potrzebujemy, aby w swoim życiu, stojąc naprawdę przed ogromem decyzji każdego dnia, wybierać to, co najlepsze, błądzić jak najmniej? Bo gdy każdy z nas spojrzy w swoje życie, czy ktokolwiek byłby w stanie powiedzieć, przy najlepszych intencjach, że wszystkie decyzje, które podjąłem w życiu, były dobre? Zdarzało nam się błądzić? Zdarzało nam się podejmować decyzje, których żałowaliśmy, a może wciąż żałujemy? Ale możemy każdego dnia na nowo szukać u Boga pomocy, czego potrzebujemy, by podejmować? Jak najlepsze decyzje w swoim życiu. Gdy otworzymy Słowo Boże, pierwszy List do Koryntian i rozdział pierwszy, to tam w wersecie 30 o naszym Zbawicielu, Panu Jezusie, czytamy tak, że dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas, mądrością od Boga. I sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. Te słowa uświadamiają nam, jak bardzo potrzebujemy Jezusa Chrystusa, jako tego, który w podejmowaniu różnych decyzji będzie dla nas mądrością. Aby podejmować decyzje mądre, potrzebujemy Jego. Aby podejmować decyzje sprawiedliwe i uczciwe w życiu, które nie będą krzywdzić kogokolwiek, potrzebujemy Chrystusa, Jego rady i obecności. Wreszcie czytamy, że On jest poświęceniem, aby móc podejmować w życiu nieegoistyczne decyzje. Potrzebujemy Jego, bo te samolubne. Przychodzić nam będą łatwo w wyniku natury, która ma miejsce w życiu człowieka. Ale jeżeli ponad nią będzie nasz Zbawiciel, to Jego łaska i moc daje nam siłę do podejmowania nieegoistycznych decyzji. I wreszcie dzięki Niemu, który jest odkupieniem, możemy podejmować w życiu takie decyzje, które zaprowadzą nas do wieczności które sprawią, że pewnego dnia znajdziemy się w wiecznym Bożym królestwie. W proroctwach Starego Testamentu, w Księdze Izajasza w rozdziale 9, czytając o Jezusie, o Mesjaszu, który ma przyjść zgodnie z tym proroctwem, jest napisane Iż wśród tych imion, rozdział 9, werset 5, którym jest on nazwany, są i takie i nazwą go imieniem cudowny doradca, Bóg mocny. Te słowa przedstawiające Chrystusa mówią o tym, że On jest cudownym doradcą. Żyjemy w świecie, gdzie doradzanie jest bardzo popularne. Wiele osób doradza, czasami z lepszym, czasami z gorszym skutkiem, ale o Chrystusie czytamy, że jest cudownym doradcą, że jego słowa, wskazówki, rada, rady, których nam udziela, mając perspektywę zdecydowanie dalszą niż tylko to, co my widzimy przed swoimi oczami. Są naprawdę najlepsze. Ale cenne jest też to, że Bóg jest nie tylko Kimś, kto doradza człowiekowi to, co najlepsze, ale jest także Bogiem mocnym, a więc jest Kimś, kto daje człowiekowi siłę do tego, żeby tą dobrą decyzję wprowadzić w czyn. Bo czy zdarzyło nam się czasami w życiu Podjąć naprawdę dobre decyzje, ale przeżywaliśmy pewne kłopoty z ich realizacją? Bywało tak? I cudowne jest to, że Bóg jest nie tylko Kimś, kto z wysokości nieba mówi: Zrób to, czy zrób tamto, to będzie najlepsze, ale jest Kimś, kto mówi: Jestem z Tobą, bo wiem, że potrzebujesz mojej mocy, aby to uczynić. W jedenastym rozdziale tej samej księgi znów proroctwo dotyczące Zbawiciela Mesjasza w wersecie drugim czytamy, że duch Pana spocznie na Nim i jest to duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch wiedzy i bojaźni Pana. Szukając najlepszych rozwiązań w naszym życiu. Zastanawiając się nieraz, jaką podjąć decyzję w tym czy w tym wyzwaniu, jaką drogą pójść. Możemy przyjść do Chrystusa, w którym jest duch mądrości, rady, mocy, aby nas prowadzić. W Bożym charakterze jako boga który troszczy się o człowieka i opiekuje się nim jest to pragnienie prowadzenia człowieka wskazywania człowiekowi tej właściwej drogi w psalmie 25 w psalmie 25 a w wersecie 8 i 9 spójrzmy co te słowa mówią o bogu pan jest Dobry i prawy, więc pokazuje drogę grzesznikom. Ze względu na to, jaki on jest, Bóg dobry i prawy, co robi? Pokazuje drogę komu? Grzesznikom. Pokazuje drogę do zbawienia, drogę do odnalezienia sensu życia. Drogę do podjęcia decyzji, które ustrzegą człowieka przed wieloma złymi konsekwencjami. On pokazuje drogę. Werset dziewiąty. Bóg nie tylko na tym poprzestaje, ale zobaczmy, jakie jest jego jeszcze głębsze pragnienie. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich ubogich swojej drogi. On jest nie tylko kimś, kto wskazuje drogę, ale chce prowadzić pokornych, aby Bóg wskazał nam drogę, i abyśmy my przyjęli jego radę. Potrzebujemy pokory, potrzebujemy uznania, że nie jesteśmy samowystarczalni, potrzebujemy przyznania, że nie zawsze wiemy sami, co jest najlepsze. Bóg może prowadzić człowieka, ale wymaga to od człowieka pokory, powiedzenia: Boże, ja nie wiem. Wydaje mi się, że to jest najlepsza decyzja, jaką mogę podjąć w tej sytuacji, ale poprowadź mnie, pomóż mi. Ty wiesz więcej. O ileż więcej, ty wiesz lepiej, poprowadź mnie i ucz mnie Twojej drogi. Życie potrafi być bardzo złożone. Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek w życiu podjąć decyzję, co do której byliście przekonani, że jest dobrą, słuszną? Mijają tygodnie, miesiące, lata, Patrzycie wstecz i co stwierdzacie? To nie była dobra decyzja. Zdarzyło się komukolwiek przeżyć coś takiego? W księdze Przypowieści Salomona czytamy te zdane, znane słowa. Niejedna droga wydaje się człowiekowi dobra, ale w końcu prowadzi do śmierci. Ale Pan Bóg nie pozostawia nas. On jest dobry i prawy i chce nas prowadzić. Możemy pytać Go o radę, możemy kierować się prowadzeniem Jego Ducha zgodnym z Bożym Słowem, możemy szukać u Niego rozwiązań w dylematach, przed którymi stoimy. Jak często pytasz Pana Boga o radę? Jak często szukasz Jego odpowiedzi w swoim życiu? Bo przecież możemy modlić się, przedkładając Bogu nasze rozterki, nasze sprawy, ale wyrażając też gotowość. Do przyjęcia jego pouczenia, do przyjęcia jego prowadzenia. Możemy oczekiwać na jego kierownictwo, ale to wymaga od nas zaufania, pokory. Jak często pytamy Boga o radę? Gdy rozpoczyna się dzień, Gdy spędzasz te chwilę z Bogiem, modląc się, czytając Jego Słowo, zawsze wtedy możemy składać u Jego stóp nasze rozterki, nasze wątpliwości. Prosić o to, aby dał nam swoje wskazówki, swoje rady w tym, co przed nami dzisiaj. Możemy prosić. Aby dodawał nam swojej siły i mocy, byśmy mogli pójść za jego głosem. Abyśmy mogli zrealizować to, co jemu miłe, ale też, aby on korygował, jeżeli jakieś nasze decyzje wymagają jego korekty. Jakie to cenne, że Bóg zaprasza nas do tego, byśmy szukali u Niego rady. Drodzy, czy ludzie wierzący, ludzie ufający Bogu mogą podejmować złe decyzje? Czy może tak się zdarzyć? Może, zwłaszcza wtedy, gdy człowiek zapomina czy z jakichś innych powodów nie radzi się Boga może tak bardzo będąc pewien tego że to o czym zdecydował jest najlepsze jedną z tych najjaśniejszych biblijnych postaci opisanych na kartach Pisma Świętego jest Jozue następca Mojżesza czy był to człowiek pobożny bardzo Pamiętacie, to był jeden z tych dwunastu zwiadowców, którzy gdy wrócili, tylko on i jego towarzysz Kaleb nie popadli w żadne zniechęcenie, ale z wiarą wyrażali ufność w Boże prowadzenie. On został wyznaczony przez Boga jako następca Mojżesza i on wprowadził, jako ten ludzki przywódca on wprowadził naród izraelski do ziemi. Obiecanej. Człowiek naprawdę pobożny, naprawdę oddany Bogu. Ale wiemy, że Biblia jest taką niezwykłą księgą, która mówi o tym, co dobre w życiu człowieka, ale jeżeli zdarzyło się coś, co wcale takim najlepszym nie jest, również o tym wspomina. Popatrzmy na ciekawy przykład. Właściwie dwa przykłady z życia i historii Jozuego. Jeżeli otworzymy rozdział piąty Księgi Jozuego, to to jest ten moment, gdy Izraelici stoją przed wyzwaniem, jakim było zdobycie Jerycha. Jozue wychodzi za obóz gdzieś samotnie, poświęcając czas na modlitwę. I jak czytamy w tym piątym rozdziale w wersecie trzynastym. Gdy Jozue przebywał w pobliżu Jerycha, zobaczył kogoś stojącego naprzeciw siebie z wyciągniętym mieczem, podszedł więc Jozue do niego i zapytał: Czy jesteś po naszej stronie, czy po stronie naszych wrogów? Odpowiedział: werset 14, Nie, ponieważ jestem wodzem zastępów Pana i właśnie przybyłem. Jozue zdaje sobie więc sprawę, że ten, przed którym stoi, to jest posłaniec nieba, to jest wódz zastępów Pana. Jaką postawę przyjmuje Jozue? Wówczas Jozue padł na twarz, oddał pokłon, a następnie zapytał, co mój Pan rozkaże swemu słudze. Godna naśladowania postawa. Kiedy zdał sobie sprawę, a szukał Bożych rad, Bożych wskazówek co do zdobycia miasta Jerycho, kiedy zdał sobie sprawę, że stoi przed nim posłaniec nieba, skłonił się pokornie i powiedział: Co mój pan rozkaże? Jestem gotowy przyjąć każdą twoją radę. Czy Bóg udzielił rady? Udzielił. Chociaż z ludzkiego punktu widzenia ta rada wydaje się co najmniej nielogiczna. Bóg bowiem wspomniał, będziecie okrążać miasto Jerycho w milczeniu, jedynie dźwięk trąb będzie rozbrzmiewał i tak jeden raz jednego dnia, i tak przez sześć dni. A siódmego dnia okrążycie siedem razy, a wreszcie lud wyda okrzyk wojenny i w ten sposób zdobędziecie miasto Jericho. Gdy pytasz Boga o radę, bądź gotowy na to, że czasami może wydawać się, nie wiem jakiego słowa użyć, ale dziwna, że czasami możemy być zaskoczeni tym, co Bóg nam radzi. Ale jeżeli naprawdę jest to Jego myśl, Jego słowo, a nie jedynie coś, co nam się wydaje, to warto Mu zaufać. Jozue zaufał tej radzie. Miasto Jerychus zostało zdobyte. Ale popatrzmy, co dzieje się dalej. Rozdział siódmy. I tam werset drugi. Jozue wysłał ludzi z Jerycha do Aj, które leżało koło Bet-Awen, na wschód od Betel i polecił im idźcie i zbierzcie informacje o tej ziemi. Kolejnym miastem na drodze podboju tej ziemi było niewielkie miasteczko Aj. Jozue wysyła zwiadowców i mówi idźcie i zbierzcie informacje. To takie zasadne, prawda? Drodzy, gdy stoicie przed jakąś decyzją w życiu, czy nie jest tak, że najpierw staracie się zebrać pewne informacje na dany temat, po to, aby móc podjąć jak najlepszą decyzję? W taki sposób funkcjonujemy i to jest bardzo dobre. Im lepsze masz informacje w danym zagadnieniu, tym lepszą decyzję możesz. Na ich bazie podjąć. Więc Jozue mówi: Zbierzcie informacje. A gdy powrócili do Jozuego, powiedzieli mu: Niech nie wyrusza cały lud. Niech wyruszą dwa czy trzy tysiące, zdobędą Aj, nie truć całego ludu, ponieważ tamtych jest niewielu. I tak się stało. Wyruszyli. I co się stało? I bardzo szybko wrócili. Pokonani, a część zginęła. Zadziwiające. Dlaczego? Co się stało? Przecież to wydawało się takie oczywiste. Zebraliśmy najlepsze informacje, i na ich bazie podjęliśmy decyzję. Ale, drodzy, było coś. Była pewna informacja, o której ani Jozue, ani nikt z ludzi nie wiedzieli. Informacja, która miała istotne znaczenie dla podjęcia decyzji w tym czasie. Bo to przy zdobyciu Jerycha pewien człowiek Achan przywłaszczył sobie rzeczy, które absolutnie nie należały do Niego i nie, i nie powinien wyciągnąć po Nie ręki i odbiło się to pewnym brakiem błogosławieństwa na całym ludzie. Czytamy w tej historii, że Jozue zebrał informacje, ale nie czytamy, aby radził się Pana Boga. Nauczmy się czegoś dla siebie z tej historii. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale można odnieść wrażenie, że czasami ludzie wierzący łatwiej podejmują złe decyzje w mniejszych wyzwaniach niż w większych. Jericho było potężnym miastem. Jozłe się modlił, szukał Bożej Rady. Wszystko skończyło się tak, jak Bóg przewidział. A tutaj mniejsze miasteczko, mniejszy problem. Właściwie niemal na fali tego zwycięstwa i doświadczenia przecież wszystko powinno pójść dobrze. Czy niepodobnie bywa w naszym życiu? Stoimy przed poważną decyzją, co robimy. Poświęcamy wiele czasu na modlitwę, zastanawiamy się, szukamy Bożej rady, bo wiemy, że to jest ważne w naszym życiu. Że nie chcielibyśmy zrobić niewłaściwego kroku. I Bóg nam pomaga, Bóg kieruje, przemawia, może dać ci pewne myśli, które wskażą właściwe rozwiązanie. Może odpowie przez Słowo Boże, wskazując na niektóre jego wersety. Może przez kogoś innego, może przez pewne okoliczności. Może pewne drzwi okażą się zamknięte, a inne otwarte i będziesz wiedział, jaką drogą pójść. A potem stajemy przed o wiele mniejszą sprawą, problemem czy wyzwaniem. I skoro Bóg pomógł nam w tym większym, to czyż nie powinno być oczywiste, że teraz też pomoże? I może nawet nie pytamy o radę. A jak ta historia pokazuje, warto. Bo gdyby Jozue pytał o radę, Bóg uchronił go, uchroniłby go przed błędną decyzją. Jeszcze jedno doświadczenie z rozdziału dziewiątego. Rozdział dziewiąty wspomina o Gibeonitach. Obozowali oni około 30 kilometrów od miejsca, w którym stacjonował Jozue i lud izraelski. Ale usłyszeli o tym, co się dzieje, Poczuli zagrożenie i postanowili użyć pewnego podstępu. Wzięli więc najstarsze, najbardziej znoszone ubrania, popękane bukłaki, sandały, te połatane, chleb taki najbardziej suchy, i pokonali te około 30 kilometrów do Jozułego. Do narodu izraelskiego, i kiedy przyszli, powiedzieli mniej więcej tak: Przybyliśmy z bardzo daleka. Słyszeliśmy o tym, co czyni Wasz Bóg, i chcielibyśmy zawrzeć z Wami przymierze. Gdy czytamy relacje z dziewiątego rozdziału, tam pojawiają się pewne wątpliwości. Jozue nawet pyta: Czy na pewno przybyliście? Z daleka. Zobacz, widzisz te szaty? Były nowe, gdy je wkładaliśmy. Nasze bukłaki jak popękały, chleb ciepły braliśmy z sobą. Sandały? Dopiero włożone po raz pierwszy, gdy wyruszaliśmy, a teraz? No, wszystkie dowody świadczyły o tym, że mówią prawdę. I Jozue, i starsi Izraela zawarli przymierze z Gibeonitami. I w Piśmie Świętym ta historia podsumowana jest tylko jednym krótkim zdaniem. Dziewiąty rozdział i werset 14. Izraelici wzięli nieco z ich żywności na dowód zawarcia przymierza, ale Pana nie pytali o radę. Całe podsumowanie tej historii: nie zapytali Boga o radę. Jak często w naszym życiu pytamy Boga o radę? Gdyby to uczynili, Bóg miałby najlepsze rozwiązanie, zarówno dla nich, jak i dla Gibeonitów, rozwiązując tę sytuację we właściwy sposób. Ale nawet, gdy zdarzały się te potknięcia, te decyzje, które nie były najlepsze, bo zabrakło pytania Boga o radę, Bóg nie zostawiał, opiekował się, prowadził, czasami bolesne konsekwencje mogą towarzyszyć błędnym decyzjom ale ilekroć zwrócimy się do Boga on będzie prostował będzie pomagał będzie prowadził być może najlepsze co człowiek może uczynić aby dokonywać jak najlepszych wyborów to jest tak Szczerze kochać Boga. Dlatego, że jak napisał apostoł Paweł, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To List do Rzymian ósmy rozdział i werset 28. Ci, którzy mają taką postawę szczerego oddania Bogu. Nawet jeśli pewne decyzje nie będą najlepsze, Choć oby było ich jak najmniej, Bóg może współdziałać ku dobremu. Być może pomoże nam wyciągnąć pewne wnioski, być może pomoże nam podjąć decyzję, która powie: Nigdy więcej już tą drogą nie pójdę, już nigdy takiej decyzji nie podejmę. To szczere oddanie człowieka Bogu z zaufaniem, z miłością. Jest tą najlepszą drogą, na której On nam może pomagać. Popatrzmy jeszcze na dwa fragmenty Słowa Bożego dzisiaj. Pierwszy zawarty jest w 30. rozdziale księgi Izajasza. Tam znajdujemy jedną z najpiękniejszych obietnic Słowa Bożego. Zapewne dobrze ją pamiętacie, słowa, w których Bóg mówi, jeżeli będziesz chciał pójść w prawo czy w lewo, to usłyszysz pewien głos z tyłu, który wskaże ci właściwą drogę. Ale drodzy, zanim przeczytamy ten werset, chcę, żebyśmy popatrzyli na te słowa w kontekście kilku wcześniejszych zdań, bo to one budują pewien fundament dla tej obietnicy. 30 rozdział księgi Izajasza od wersetu 18. Dlatego pan czeka by okazać wam łaskę dlatego powstaje aby się zlitować nad wami bo pan jest bogiem sprawiedliwym szczęśliwi wszyscy którzy go oczekują Po pierwsze te słowa pokazują nam Boga i jego postawę Kim on jest? On czeka, aby okazać łaskę. On powstaje, aby zlitować się, się, aby udzielić rady. Bóg jest kimś, kto chętnie prowadzi człowieka, kto nie odmawia temu, kto go pyta o drogę. On powstaje, żeby człowiekowi pomóc dokonać najlepszego wyboru, aby dać mu siłę. W podążaniu tą drogą. I dlatego to jest Boża postawa, ale ten werset mówi też o postawie człowieka. Szczęśliwi wszyscy, którzy go oczekują, którzy nie biegną przez życie pewni tego, że ja wiem najlepiej, że to na pewno będzie najwłaściwsze, ale którzy czekają. Nieraz czekają, z pytaniem, Boże, czy to będzie dobra decyzja? W kolejnym wersecie czytamy, bo z pewnością zlituje się nad Tobą na głos Twego wołania. Odpowiedź, gdy tylko je usłyszy. I znów widzimy Boga jako kogoś, kto z pewnością. Zwituje się w odpowiedzi na wołanie człowieka. Kto chętnie odpowie? Drodzy, jeżeli jesteś rodzicem i znasz najlepsze rozwiązanie w danej sprawie, naprawdę najlepsze, i przychodzi do ciebie dziecko ze szczerym pytaniem z prośbą o radę, nie powiesz? Zostawisz to dla siebie? O ileż bardziej Bóg. O ileż bardziej Bóg udzieli rady swoim dzieciom, które, które proszą, które pytają, które wołają. Werset 20. Wprawdzie Pan dał tobie chleb utrapienia i wodę ucisku. Nie jedno czasem musimy w życiu przeżyć. Nasze błędne decyzje czasami wpychają nas w trudne doświadczenia. Lecz dalej czytamy: lecz Twój nauczyciel już Cię nie opuści, a Twoje oczy będą patrzeć na Twojego nauczyciela. Bóg chce być nauczycielem dla człowieka to coś więcej, Niż jedynie zwrócenie się do niego poradę od czasu do czasu. To raczej postawa otwartości człowieka na stałą relację z Bogiem. Bo drodzy, nawet w pytaniu Boga o Radę, może czasami nie najważniejsze jest otrzymanie odpowiedzi. Ale to, że spędzasz czas z Nim, że patrzysz na Jego charakter, że szukasz Jego woli w tym czy innym doświadczeniu życia, że Twoje oczy patrzą na Twojego nauczyciela, że pogłębiasz swoją relację z Chrystusem, że angażujesz go do swojego życia. I dopiero po kilku takich zdaniach, które przeczytaliśmy przed chwilką, jeżeli Bóg jest dla nas właśnie nauczycielem, na którego spoglądamy, pojawia się obietnica z wersetu 21. Gdybyś schodził w prawo lub kierował się w lewo, Twoje uszy. Usłyszą słowa dobiegające z tyłu. To jest ta droga. Idź nią. I Bóg w sposób, jaki uzna za najlepszy, przemówi do naszych serc. Niekoniecznie w sposób, jakiego my byśmy oczekiwali, ale w sposób, jaki On uzna za najwłaściwszy, przemówi do twego serca. Mówiąc, to jest ta droga. Idź nią, bo gdy pytasz, gdy szukasz, gdy pragniesz poznać Jego wolę, On nie odmawia swoich odpowiedzi. W swoim słowie daje nam tyle wskazówek, tyle rad. Przez działanie Ducha Świętego na nasze serca udziela nam swojego prowadzenia. I ostatnie słowa. Do których chciałbym razem z Wami sięgnąć, to słowa Psalmu, Psalmu 32. Ta piękna obietnica, którą warto złożyć w sercu. Psalm 32, i Werset 8, kiedy Bóg mówi: Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył, Radą, a moje oko spocznie na Tobie. To słowa zapewnienia, w których Bóg mówi, że chce Ciebie prowadzić, chce wskazywać Ci drogę, którą masz iść. Być może najcenniejszą częścią tej obietnicy jest ten ostatni fragment? A moje oko spocznie na Tobie, bowiem Bóg, odnosząc się do relacji międzyludzkich, używa tego porównania. Drodzy, kiedy nasze oczy mogą spoczywać na sobie wzajemnie? Gdy jesteśmy daleko od siebie? Trzeba być blisko. Trzeba być blisko. I Bóg nie tylko obiecuje, że pouczy, Poprowadzi, wskaże drogę, ale mówi, wiesz, i w tym procesie podejmowania przez Ciebie pewnych decyzji i wprowadzania ich w czyn, chcę być blisko. Ufaj mi. Moja łaska, moja moc będą z Tobą. Gdy Pan Jezus był na tej ziemi, podjął każdą dobrą decyzję potrzebną dla zbawienia człowieka. To nie były łatwe decyzje. One wymagały poświęcenia. Dobre decyzje wcale nie zawsze są łatwymi decyzjami, ale są decyzjami, które Bóg błogosławi, są wyborami, które Bóg wspiera. I Pan Jezus podjął decyzję uratowania człowieka od wiecznej śmierci, od grzechu, do zbawienia decyzję uratowania ciebie i mnie. Czy mielibyśmy jakikolwiek powód, żeby jemu nie zaufać, żeby jemu nie oddać swego życia? żeby nie kierować się Jego wolą, Jego słowem? Czy cokolwiek miałoby dzisiaj powstrzymywać Ciebie i mnie, aby całym sercem wyrazić Bogu swoje oddanie, zaufanie i pragnienie? prowadź mnie, Panie. I daj mi sił, bym mógł zgodnie z Twoją wolą żyć. Więc raćmy się Pana jak najczęściej, ufajmy Jego prowadzeniu i żyjmy w zgodzie z Jego wolą. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.